Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony Kael Wieślimień, witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych, oczywiście Kaela. Dzisiaj troszeczkę powiemy sobie na temat amaryllisów, inaczej mówiąc druga nazwa to jest zwardnica, ale ja będę mówił amaryllis, bo zwardnica to jest praktycznie to samo, to jest po prostu to samo. Mniej więcej co robimy, co można zrobić po przekwitnięciu amaryllisów, jeśli amaryllis na przykład nie wypuszcza praktycznie już liści, przekwitają te liście i praktycznie tu praktycznie będzie oczywiście pielęgnacja amaryllisa, taki mniej więcej temat. I praktycznie co robimy dalej? Mniej więcej czasami mamy tak, że kupujemy amaryllisy i praktycznie mamy je w takich jakby torfach kokosowych, w takich włókach kokosowych, w doniczkach. No i często robimy tak, że je sadzimy do jakiejś innej ziemi, do czegoś tam i po prostu podlewamy tam raz na jakiś czas, raz nawet na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie i wtedy nam ładnie rosną, kwitną i tak dalej. Ale no właśnie, co po prostu po tym całym tym, po tej jakby to mniej więcej widzimy po tej całej cebuli, co z tą ogólnie cebulą? No można wiele sposobów zrobić z tą cebulą, ale ja po prostu robię tak. Jeżeli to cały kwiat przekwitnie i tak dalej, zostaje cała cebula, tak? Oczywiście teraz praktycznie mamy praktycznie lipiec, tak? Dopiero ją będę oczywiście sadził do ziemi uniwersalnej, obojętnie do jakiej ziemi to może być. Ale ja wybieram oczywiście ziemię uniwersalną, bo to jest praktycznie dobra ziemia. Może być też najbardziej ziemia taka z kopca kreta, z tych kopcowatych, co krety właśnie tworzą tą ziemię, tą z tych wykopalisk kretowych, ta ziemia jest też bardzo dobra do amaryllisów. I praktycznie tą cebulę amaryllisa w listopadzie, najpierw oczywiście ją suszymy po tym całym procesie kwitnienia, tak dalej. Ja już oczywiście swoje amaryllisy właśnie teraz jakiś czas temu suszę i są oczywiście w włóknie kokosowym w tym starym podłożu i teraz się po prostu suszą, zasuszam je po prostu, bo tak trzeba mniej więcej robić, to jest ten cały proces. No i potem w listopadzie po prostu do ziemi, no i zaczynam po prostu te amaryllisy tak zwaną mówiąc pędzić. Zaczynam po prostu powoli pędzić, podlewać tam, nie wiem, biohumusem czy jakimś innym nawozem, na przykład do pelargonii czy do czegoś tam innego, też może być do tego amaryllisa i po prostu to praktycznie tam zaczynam te amaryllisy pędzić. No i wtedy po jakimś czasie mogą się pojawić duże liście, ogromne liście. Niestety tu oczywiście nie mogę wam pokazać obrazka, jak to tak mniej więcej wygląda, ale może następnym razem przy kolejnym materiale wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, tak dalej. Także jeżeli chodzi o tego amaryllisa, tak jak mówię, suszymy i w listopadzie po prostu listopad, grudzień sadzimy do ziemi uniwersalnej. Wtedy podlewamy, pędzimy i mamy piękne amaryllisy. Potem po prostu w lipcu czy w sierpniu, jak znowu ten proces się, znowu to kwitnienie, to wszystko się znowu przekwitnie, czy tam po prostu nie będą rosły i tak dalej, to po prostu znowu suszymy i znowu sadzimy w listopadzie czy w grudniu i wtedy pędzimy i mamy już tak mniej więcej zrobione. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o materiał o amaryllisach, o jego praktycznej pielęgnacji. Także zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście KL, porady ogrodnicze KL, oczywiście na YouTube. No oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał wam się przydał i się spodobał. Także to by było na tyle. Także widzimy się, myślę, że za jakiś czas, może jutro albo pojutrze jakoś tak. I po prostu, jak to się mówi, widzimy się w kolejnych oczywiście materiałach ogrodniczych. Porady ogrodnicze KL to były. Do następnych materiałów i do zobaczenia w kolejnych oczywiście tych poradach na tym kanale. Także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia do kolejnych materiałów.